Samorządowcy z Suwalszczyzny wraz z mieszkańcami swoich gmin nieraz głośno wyrażali swoje niezadowolenie ze sposobu komunikacji ze spółkami kolejowymi w dyskusji nad przebiegiem trasy kolejowej mającej docelowo docierać przez Suwalszczyznę aż do Helsinek. Spotkanie w starostwie wiele nieporozumień wyjaśniło. Przywołaliśmy tamte emocje, które już na szczęście wygasły, które się pojawiły w październiku, kiedy ogłoszono warianty przebiegu tej trasy. Okazało się, że można lepszy wariant przygotować, został przygotowany. To nas cieszy, wszyscy prawie akceptują ten wariant. Pojawił się tylko wątek związany z hałasem, którego się obawiają mieszkańcy Raczek, bo tam najbliżej chyba domu będzie przebiegała ta droga. Do uszczegółowienia pozostają też lokalizacje przejazdów gospodarczych i dróg serwisowych. Moja prośba w imieniu samorządu, żeby nie powodować sytuacji konfliktowych, takich jak to miały miejsce chociażby w październiku ubiegłego roku, takie konsultacje, powiem tak, i to z gruszki, i z pietruszki, wiemy ile to było z tego powodu dymu, także bardzo dziękuję panie prezesie, że zapewnia pan i pan prezes, że te rozmowy z samorządami będą prowadzone.